I witam Was po raz kolejny, zakochany w historii, ciągle ciekawy świata. Dzisiejszy filmik, akcja dzisiejszego filmiku rozgrywa się na terenie nowego pozwolenia. Dostaliśmy nowe pozwolenie w bardzo ciekawym miejscu. Z Darkiem prześladowaliśmy farmerów, odmawiali. W końcu trafiliśmy na przesympatyczną panią farmer, właścicielkę sporych obszarów ziemskich. Ona się zgodziła, żebyśmy sobie u niej pokopali. No, jesteśmy zachwyceni. Opowiem wam tak pokrótce o miejscu, w którym kopaliśmy. Spodziewaliśmy się Rzymu, bo miejsce jest historycznie bardzo mocno związane z cesarstwem. Wyszło mnóstwo średniowiecza, zobaczycie na filmiku. Głównie są to znajdki monetarne, no ale tak naprawdę to jeszcze nie nastawialiśmy się na szukanie metalu, żelaza. Wszystko przed nami. No ale o miejscu. Rzym. Prowincję Wielką Brytanię obstawiał garnizonem morskim. To się nazywało, chyba dobrze będę wymawiał, Classis Britannica. Taka flota, rzymska flota brytyjska. Rzymska flota do obrony prowincji Brytania. O, może w ten sposób. Cesarz Deklasjan uczynił dowódcą tego garnizonu, to chyba garnizon, tego słowa mi brakowało, garnizonu morskiego, Marka Krazyjusza, bardzo, bardzo lotny Rzymianin, o tym za chwileczkę. On przez 6 lat zajmował się rozbudową i budową nowych fortyfikacji morskich, praktycznie od muru Hadriana na północy, aż po walię, całe wybrzeże obstawił. Pas tych umocnień nazywał się Litus Saxonicus, zwarty ściana przeciwko Saksonom. On miał bronić Wielką Brytanię przed najazdami plemion germańskich, Franków, którzy tam rośli sobie w siłę powolutku. Rzym podupadał, Rzym tracił na znaczeniu, a pan Marek, o tym miało być teraz, Marek Krazjusz, doszedł do wniosku, że mam flotę. Brytania, prowincja Brytania jest wyspą. Dlaczego by nie? Stał się uzurpatorem, tym cesarzem Rzymu na uchodźstwie. To jego cesarzowanie trwało przez 6 lat. Nie wiem, jeszcze nie doczytałem, jak to się zakończyło. Jestem na etapie zgłębiania jego losów. I co jeszcze? No, kopiemy pod miejscowością Lipnej. Za czasów rzymskich to było Lemanis. Wspaniały zamek, wspaniałe ruiny. Wspaniałe, no może nie wspaniałe, parę kamieni. Ruiny tego rzymskiego portu. Z tego, co się dokopaliśmy w wiadomościach historycznych, port funkcjonował do bodajże lat 60. IV wieku naszej ery. I tak jak mówię, spodziewaliśmy się mnóstwo Rzymu, okazało się zupełnie inaczej. Kopiemy, należy podkreślić, na dnie morza, od strony, która za czasów rzymskich była dnem morza. Tamtędy wchodziły ich stateczki do portu, to było pod wodą. Dlaczego tak się stało? No, poziom mórz podobno się podnosi sukcesywnie, a tutaj taki duży opad. Gdzieś tam dotarliśmy do teorii głoszącej, że w czasie ostatniego zlodowacenia 14 tysięcy lat temu masa lodów, która nasunęła się na te obszary, była tak przeogromna, że po prostu część Skandynawii i Wielka Brytania zostały wciśnięte pod wodę. Nie wiem, ile w tym prawdy, jest to taka teoria, gdzieś tam wyśledziliśmy ją na Discovery, oglądaliśmy informacje o tym na National Geographic. I dzisiaj te lądy sukcesywnie przez 14 tysięcy lat wypływają sobie powolutku, kilka centymetrów rocznie, unoszą się w górę. No coś w tym jest.
coś w tym jest. Nie wiem, nie jestem jakimś tam geologiem specjalnie, więc w ogóle. Więc nie będę wypowiadał się na temat zasadności tej teorii, ale no, jest ciekawa i tłumaczy wiele. Innego wytłumaczenia na razie nie widzę. Co jeszcze? W pewnym momencie w filmiku znajduję monetkę, pieniążka, z którego się bardzo się cieszę. Tam doszło do pewnego przekłamania. To nie jest pierwsza tego typu moneta w moim dorobku, jeżeli chodzi tutaj o ziemię angielską. Jest druga, ale ta pierwsza to była taka mniej okrągła, takie 3/4 monety, może tak nawet z tendencją do połowy, więc możecie chyba zrozumieć jak wielkie wrażenie na mnie wywarła ta okrągła blaszka. Ja nie wiedziałem, co mówić. No to zresztą na filmiku. I co? I to by chyba było na tyle. Pozdrawiam wszystkich kopaczy, oglądaczy. I na tym poprzestanę. Zapraszam na film. Lenie. Nowy teren. Jesteśmy na dnie morza. Przed 400 laty. A ja teraz do kamerki mówię, panie Dariuszu. Jesteśmy na dnie morza sprzed 400-500 laty, może trochę dawniej. I będziemy sobie szukali artefaktów. A Mariusz w pierwszym planie. Tam gdzieś dalej Rafałek posuwa w koszulce kolektorsów. Marcinek już się wkopuje w Darka Hotspot. No, Darek się szykuje, żeby pogonić stamtąd Marcinka. No i idziemy na grubo. No, także... No co ona mi na rozrabiała? Popatrzcie, po kątach, nie? Aha. Są kamery ułożone, czyli... No, coś się działo. Tam wyszły trzy, tak? Dalej dno morza. Chłopakom już powyskakiwały hamerki, a ja teraz łykam coś takiego. Jeszcze nie wiem co. Guzior, moneta. Blaszka jakaś, trupek niestety. Ale przyjmijmy za dobrą wróżbę. Zobaczymy co dalej. Trup nieczytelny. Dobra, będziemy spozirać jak tam dalej pójdzie. I kolejny artefakt, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Ale tam widzę, kolega ma coś ważniejszego. Skacze lata fruwa. Akurat w tym momencie się trafiło. Proszę, w podskokach idzie. Idzie Mariuszek. Nie wiem, czy poprzedni filmik mi się nagrał, bo już raz skakał. O kurde, to była gruba akcja. Nie pogub, co tam masz. Nie pogub, panie. O kurwa, znaczy się pięknie. Ale. Taki sam jak tamten. Ale. Jest ślicznota. Gdyby nie było. Pokazuj tego drugiego, bo ja nie wiem, czy ten pierwszy film się nagrał. Nie gadaj. No kurczę, nie wiem. Nie wiem, coś mi się działo z kamerką, a tutaj się teraz nagrywa na pewno. Ale piękny dublecik. Oj. Ojej, dzieci cieszą tatę. Cieszą. Piękne chłopaku. Jaś panie. No i zobacz. Jesteśmy na dnie morza. Morza, którego już w średniowieczu nie było. Pokazuj jeszcze Wiktorkę, jak masz na wierzchu. A, Wiktorkę. Wiktorkę pokaż, mała piękną patynkę. Jeszcze 50 pi w żółtej patynie było. No Wiktorka jest cudo. Cudo, patynka, jak ja ją lubię, kurde. Najwspanialsze. Jezu, Wiktorka, Georgik.
Ale pieprze, no. Faktura, ta piękna patynka. Tak, tak, tak. Czyste, czyste. Czyste. Czyste utlenione metale, tak. Rewelacja. Jest dobrze. No. Darku! Drugiego Hammera pociągnął. Drugiego Hammera. No. Jest dobrze. A ja ciągnę. Ale to jest wszystko, to jest wszystko to. Ja wam powiem. Jak jest żona w dobrym humorze, to i Hammer podejdzie. No, a ja ciągnę takie. O. Następne. A ja też znalazłem już jednego takiego. Następna. A u ciebie co, Daro? Będzie Hammer. Będą następne Scott. Jak ja kocham CTX-a, naprawdę reklama CTX-a teraz jest. No, no dosłownie 80% wiadomo, że to będzie. Jak już jest tak blisko 16-20 cm. No. Nie ma gitar, musi być. A ty gdzie masz? A masz kryta? Mam krycika. Tak machasz. To nie, jak mam coś pod wierzchem w grudzie, to wiesz, najpierw sobie grudą machnę. No? A no właśnie. Trzeba odbić. No ostatnio, żeś szczepnął Hammera, to ta kopie tak nie ma teraz. Jakie grafu, chyba nie wiem o fakcie. To za Hammerka. Za Hammerka. O patrz, o Marcinek swojego doła wyciąga następnego. Moje. Chodź, mistrzu, dokończysz. Rafał, następny Hammerek wylazł. Kto znalazł? CTX. Trzeba wymęczyć, wiesz, trzeba je wychodzić. Marcinek, tobie coś tam wylazło? Kamera, kurwa. Coś kurwa podoładne, nie? No. Tylko, że ten. Te strony mają Marcinek, wycięte, tak? Chwalaj się. Strony mają wycięte. Kurde, jest też hamerek na piękności. Druga strona? A to będzie LED token na pewno. Hendryk. Tak, na stówę, średniowiecze. Co? LED token następny mu wylazł. Tak jak mój? Nie, nie. Ty masz tego 1B, nie? Jest pole, jest, nie? Jest, panie, jest pole, jest strefa. Aha, duża. Tylko, że wiesz, mam... Jeszcze dwa pewne. No. Nie, to jak na razie to moje hamerki są w ładnym stanie, tak. Te dwa, nie? No, tak. O, proszę. Ale fajna patynka, ja pierdzielę. No, cudowności, panie. Kurde, śliczne. Ja to na razie trup tylko kompletny jeden. Ale już zapomniał. Schowałeś, kurwa, nie pokazałem. Nie, nie, nie. Rafał, tak się ładnie ustawił. A Rafał, jak znalazł fajnego? Aha, to jest jeszcze jeden Hammer, tak? Mamy cztery Hammery, no to ładnie. To całkiem dobra średnia. Na dwie godziny? No. Zostań pola i teraz zobacz tam dołączyć. Za późno. Nie, już nie. Bo ja nie, tylko nie, trub jeden. Ja tylko trub jeden kompletny. Kurwa, praktycznie nic. No nic, nic. Ja tam, wiesz, taśmę od pocisku, parę łusek rozerwanych. Nie mam, nic nie idzie. Czekaj, bo ja to kurde cały czas filmuję. Trzeba przestać. No, pocisk wylaz. Ciekawe, co już tam. To właśnie to przed chwilą wylazło, nie? No.
I pinie, tak? Ciekawe dosyć. To jest takie, wiesz, skrupane. Gruby jestem, tak? To Robert wycina mój. Nie nagrywaj go w rybim oku. No to na lewym stopniu. Dobra, pokazuj co tam masz, pokazuj, bo lecisz teraz bezpośrednio, cały kadr twój. Dobra, i czwarta sztuka dołączyła, Rafał jest piąta dołączyła, jest z nami Rafał. Czwarta. Dwa z czterech i ja piąty, a hamerów cztery, tak. Piękne. Trochę nie bardzo widać co to jest. Ja nie wiem czy ona złapie w ogóle. Ona taka trochę lewa. Ale sreberko jest dzień zaliczy. No wy już macie. Ja z Darkiem jeszcze nie dzisiaj. Zobacz ten kolor, nie? Ale patrz, te nasze dwie, to jest brąz, a to może być kurde kopel. No, tak, to jest brąz. Być może, wiesz, dłużej nawożone pole. Wyłączaj się już. No i coś, monetki nie idą. Kolejna pamiątka II wojny światowej. Ale chłopaki mają, to i ja może będę miał w końcu. Rekorduje się, Mariusze, pokazuj. Kamerka niestety, baterie umarłe, złapie ostrościa. Coś tam łapie. Coś tam łapie, piękne kamerki. Mariuszka do zakończenia. I pozostałe fanty. No to pokazuj od razu, bo to krótkie ujęcie będzie. Bardzo, bardzo kurwa króciutkie, no. No dzisiaj nie, bez hamerka, Darek. Ale bez monety, są, tak. Pociski są, no też pewnie. Już nie pokazuje, trochę się pochwalę lepsze. U Rafała. Świątek, dwa hamery, w tym jeden naprawdę kocur. Dziwaczny, niesamowity. Coś jest, nie? Wiesz. Proszę? Podoba nie. I trochę śmieci. I to musiałem. I cudowności różne. Kurde, wiesz, to tak kurwa wygląda, wiesz. Marcinek, u ciebie? A Marcinek, półtora hamera. Na coś podobnego, nie? Półtora hamera, sprzączka, Wiktorka. Edek. Edek. Dobra, ja swoje mam niewyjęte, pokażę w domu przy kamerce. Team w pełnej mocy. Żegna was na razie. Z pola przy... O, ty się nie wypinaj do kamery, jak cię filmuję, weź do... O, teraz ładnie. Dobra, do popatki i zobaczymy się w kolejnym filmiku. Nie nagrałem kilku fajnych rzeczy, które wyciągnąłem w międzyczasie. Może ja wam teraz je pokażę. Oj, zły pomysł, wykrywacz zwariował. Tutaj mamy monetkę dychawiczną. Tutaj mi wyszła bardzo fajna srebrna bransoletka, nie wiem. Rozprostowana z takim bogatym dosyć grawerunkiem. Z napisem Sterling Silver i z datą 1966 rok. Oczywiście, jak kamerka zaszpankowała, wyszło też sporo innych fajnych fantów. Jest jakaś bardzo, bardzo fajna, taka interesująca sprzączka. Jeszcze przed chwilą miała języczyk, ale już się gdzieś zagubił. Kółeczko z brązu, nie wiem co to. Wyszła jeszcze jedna blaszka, gdzież ona się kryje. Guziki oczywiście wyszły. Tutaj mamy Charlesa,
To jest chyba farting. Na razie w takim nie najfajniejszym stanie, ale jest. No i kurczę, najważniejsza znajdka dnia. Czwarta część hamerka. Ułamana, ukruszona. Ale... ale jest w końcu konkretne sreberko. Dobra. Będziemy szukać dalej. Szukamy teraz całego hamerka. Chłopaki ich natrzepali, może i mi. Czas i szczęście pozwoli wyjąć swojego. Monetka do coinboxa, niech się odmacza. Jak będzie coś fajnego, to z całą pewnością zobaczycie to na zdjątku w filmie. Do następnego dółeczka i życzcie powodzenia. W końcu, brzydko powiem, kurwa, jest mój pierwszy hammer. Już była ćwiartka hamera, już był taki biedny, pokruszony hamerek. Nie no... no co wam kurde mogę powiedzieć? Hamer! Jest pieprzony hamer! Mam go! Ja pierdzielę, mam go! Mam hamera! Nie wiem co to jest, łapy zaczynają latać, ale to kurde jest, jest, hammer mój własny hammer. Masakra. Masakra, po prostu masakra. Ale kurde, takiego hamera to ja jeszcze nie miałem w ręku. Nie wiem co to, nie mam pojęcia. O, ładnie. To jest ten gorat. Bo są te peny, hardboard. No. To jest gold. Chyba jestem tak. Duży. Ale gratulacje. Och, stary, aż mi serducho stanęło. Obok był wycieruch taki w miedzi, wiesz, ale jakaś rzecz popularna. A, to jest kurwa duży, ładny hammer, no. Kurwa. Rzadko się zdarzają takie, no facet. Jest w pole. Jest. Następne, kurde, nieziemskie. Ale aż mi serducho podskoczyło. Tak jakiś guzik, ale to jest, wiesz, aha. Ale nic takiego kurwa specjalnego. No tam jest burdel, tam jest mnóstwo sygnałów, wiesz. Też jest dużo sygnałów. Tak. O, a tutaj mamy guzikus gigantus Dariusza. Rzecz niesamowita, jakby coś ktoś wiedział, coś słyszał, coś widział, to dawajcie cynkówkę, bo mi się strasznie podoba. I szczęśliwy znalazłem dzisiaj jeszcze nie było. Dobra, i kolejna teraz rzecz, tym razem na parsteczek. Wyszedł, nieco zdetronizowany, nieco zdemolowany, ale kolejny do kolekcji siedzi. I jest następne sreberko, tym razem w wykonaniu Darka, George V. Piękne pensóweczki. Dzień zaliczony. Kurde. Kurde, dwugodzinny dzień. Tak. To co, mamy po sreberku, jedziemy do domu, tak? Tak, jedziemy się napić. Dobra.